sobie, z tej strony Archizombiaczek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku macie znowu losowanie na rangę King. Jedyne co musicie zrobić, to zostawić tutaj suba, lajka i dzwona. No i jedną rangę King losuje co 100 lajków, więc każdy kto widzi ten odcinek, niech w tym momencie kliknie lajka, suba i dzwona, aby było tych lajków jak najwięcej. Na 1000 lajków odpalam kamerkę na live, hehe. Kto wygrał Kinga w poprzednim odcinku, to musicie wejść na poprzedni odcinek. W prawym górnym rogu macie kartę przypiętą i tam wejdźcie pod odcinek i zobaczcie w przypiętym komentarzu kto wygrał. Ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Myślę, że dzisiaj fajny odcinek, więc oglądajcie do końca. No i papa, trzymajcie się, yo! Dobra widzowie, ja sobie tutaj już jestem elegancko na boksie i generalnie ten odcinek polega na tym, że mam zakazany przedmiot tutaj elegancko sobie na serwerze, jakim jest Strange 2. Jak wiecie lub nie wiecie, na King MC tutaj elegancko maksymalnie jest dostępny Strange 1 u Alchemika, czyli sobie kupujecie taką elegancką potkę za kwarc i monety i macie Strange'a 1. Tak jak mam tutaj właśnie dla przykładu, mam kilka potek, żeby wam pokazać. A ja mam Strange'a 2 na czas nieokreślony, właśnie włączony tutaj elegancko komendą, aby po prostu trochę potrolować graczy. Generalnie uda mi się kogoś zabić, to taka osoba dostanie ode mnie jakiś prezent, mam tu jakieś klucze, gdzieś tu mam więcej kluczy, więc po prostu będę tym osobom dawał właśnie w prezencie klucze, jeśli kogoś mi się uda zabić, no i zobaczymy, jak ludzie będą reagować na to, że będą dosyć szybko ginąć i szybko tracić serca. Ponadto mam cały najlepszy set Hwanga, czyli Protection 60 oraz mieczyk Hwanga, który ma Sharpness 30, także są to naprawdę, naprawdę zajebiste itemy. Kupiłem sobie jeszcze kobłeby, mam dużo fajerwerków, no więc zobaczymy, jak będzie wyglądała klepa i czy uda nam się kogoś killnąć. Dobra, dobra, mamy tu jakichś ziomków dwóch. Dobra, wjeżdżamy, typeczka, elegancko. Ziomek ma 900 rankingu. Dobra, o, zakobebował mnie, o ty cwaniaczku. Dobra, wjeżdżamy w tego, dobra. Ziomek chyba, aj, patrz, uciekają, dobra. Chłopy, wydaje mi się, że normalnie jak im z pary hitu sprzedaje, to nie wiem, oni mają maksymalnie, kurde, kilka HP i tak naprawdę zimle dwototem żyje, więc kurde, no. Dobra, jest jakiś ziomek tutaj, przyszedł. I co? Wjeżdżamy w niego. Oczywiście zakobebujemy sobie go elegancko. Cyk, mamy go w kołebikach. No ja też się zakobebowałem niestety. Ale o, chce się bić ze mną. Dobra, super, super. Typeczek chce się ze mną bić. Aj, chciałem go uwięzić w kołebie, żeby mi nie uciekł, ale no, niestety mi uciekł, kurde, zdupiłem totalnie. Ja pierdykam. Ja tak nie ogarniam tej klepy jeszcze na 1.16 na tym boksie, bo tu trzeba dużo rzeczy robić i mi to ciężko wychodzi dosyć, że tak powiem. Ale znaczy tu wszyscy uciekają. Tu nikt nie ma jakiejkolwiek szansy ze mną w klepie. Dobra, mam się. Totem, totem upadł. Zajebiście, padł typkowi totem. Lecimy za nim, nie, muszę go dogonić. Dobra, dostał hita, więc mnie nie lognie, gdzie on jest? Jest tutaj, dobra, zbiliśmy typowi totem. Ale no niestety uciekł, nie będę go gonił, bo to wiadomo, najlepsze to ciężko kogoś pogonić. Ale można powiedzieć, że jest taki pierwszy sukces, mianowicie zbity totem. Wiecie co, mam taki pomysł, żeby zrobić coś takiego, że jeśli ktoś do mnie wejdzie tutaj właśnie w to miejsce, to go po prostu zabuduje i on nie będzie mógł mi stąd uciec. I myślę, że to będzie dobry sposób, żeby kogoś killnąć, nie? Sobie tutaj elegancko to zadrewnujemy, zrobimy taką pułapkę małą, czy coś takiego. I jak ktoś będzie chciał do mnie wejść i mnie sklepać, no to nie będzie miał ze mną z jakichkolwiek szans, bo sobie tutaj, patrzcie, zniszczymy te batony. No i sobie to po prostu zadrewnujemy i nikt nie będzie miał jak uciec tutaj właśnie stąd i go dojedziemy. Dobra, jest kolejny typek, który ma totemik. No i dobra, uciekł, uciekł. Kurde, wszyscy uciekają, niedobrze. Wszyscy uciekają, naprawdę chyba jest zbyt OP. Ta, ten set jest z tym Strange'em, połączenie Strange'a 2 z tym setem jest chyba zbyt OP. Naprawdę, i mieczem. Ale tutaj jakiś wojownik ostry, ale też uciekł typeczek. Dobra, oni wszyscy od razu wrotki palą, wszyscy palą wrotki. I kurde, no nie chcą się w ogóle klepać. No ale ja się im w sumie nie dziwię. Naprawdę, się im nie dziwię, że oni tu od razu uciekają. Wiecie co, tu jest jakiś ziomek kolejny. Dobra, jest jakiś Aleksik. Dobra, też uciekł, jasny gwint, też chłop uciekł, ja pierdykam, no nie wytrzymam, nie? Dobra, widzę, pułapka zadziałała, wbił do mnie chłop, więc co, lecimy po prostu z typeczkiem, bo elegancko tutaj ziomek się dał nabrać na moją pułapkę, wbił właśnie tutaj, więc co, jazda z typeczkiem, dobra, pyk, goście się tutaj próbuje ode mnie, że tak powiem, oddalić, ale dobra, jedziemy z nim, tutaj ktoś się próbuje wbić, nie ma takiej szansy, stary, nie ma takiej szansy, gdzie ty się tu mi próbujesz wbić, nie ma, chłopie, nie ma, jadę z tobą równo, byku, jadę z tobą równo, niestety nie mogę go, padł totem, padł typeczka mi totem. Dobra, ziomek już tutaj panikę wali. Wali chłop panikę. Nie, no, nie może mi ten typ uciec. Po prostu mi nie może. Muszę go tutaj dojechać. Nie ma innej takiej opcji, niż go po prostu nie dojechać. Dobra, je koksy. Je typek koksy. Totem upadł. Wbił tutaj kolejny typek. I co? Aha. I tamten mi uciekł. Ja pierdykam. No nie wytrzymam, no. Ja pierdykam. I co? I po co? Po co to zrobiłeś, typie? Po co to zrobiłeś, jak uciekasz, no? Po co? Pytam się, po co? Ja pierdykam. No, odbudował mi typa, który... Patrz! Zdał!
Po co pan na dwa hity? Dobra, ty, ale jajca. Dobra, ziomek chyba w szoku. Jaki on miał nick? Mambo Babo. Zaraz mu damy prezent. Zaraz typeczkowi damy prezent, a raczej damy mu po prostu jego itemy. Ale on jest jakiś słabe. No to ja mu dam jakiś kit za chwilę i mu oddam. Generalnie chciałem oddać temu ziomkowi itemy, a raczej mu dać kita. Tylko jak widzicie, ziomek wyszedł z serwera, chyba się obraził. Więc byczku, jak oglądasz ten odcinek, to daj mi znać, ja ci po prostu dam prezent w zamian za to, że cię po prostu killnąłem. No bo niestety wyszedłeś z serwera, więc nie mam jak ci dać itemów. Także napisz do mnie, stary, i dam ci jakiś fajny prezent. Żeby nie było, że tutaj tak nielegalnie i jak zabijam ludzi, to nic im po prostu nie daję. Dobra, widzę, generalnie kolejny chłop do mnie wjechał. Nie udało mi się tutaj, że tak powiem, wam włączyć nagrywanie, bo miałem wyłączone, dopiero teraz się skapnąłem, że nie nagrywam. Ale gościu tutaj leci ze mną ostro. Padł totem, dobra, mam typa. Mam kolejnego, zdedał. Wyrwalił się typek, Bartek GXD. Dobra, mamy kolejnego kilo. Ja pierdziele, Stretch 2 jest naprawdę mega, mega OP, ale ten gościu w ogóle nie miał jakichś dobrych itemów, no. Typek nie miał dobrych itemów, wam powiem szczerze. Co on miał tutaj ciekawego, zaraz mu coś damy. Gacie smoka. Dobra, pozbieramy tego itemy i zaraz... Aha, to zniknęło, nieważne. Dobra, damy mu prezent na spawnie. Widzowie, jest ten ziomeczek Bartek, tutaj przyszedł. Generalnie zapałem tylko jego gacie smoka, ale w zamian za to po prostu dam mu 27 zwykłych kluczy. Myślę, że mu się to przyda. I dam mu kit sponsora. A, nie możesz odebrać w tym... W moim ekwipku nie ma miejsca na ten zestaw. Aha, okej, okay, dobra, dam mu trochę potek na Strange'a, może w taki oto sposób, bo mu się to na pewno przyda, ja mam dwójkę. Damy mu trochę fajerwerków tutaj w nagrodę i teraz sobie odbierzemy kit sponsora i damy mu po prostu tutaj te właśnie itemy, które są z tego zestawu. Także proszę, ziomek, trzymaj. Mam nadzieję, że nie będziesz zły, bo trochę kluczy dostałeś, także pokczam. Dobra, widzowie, wjechał do mnie kolejny ziomek, który dał się tutaj zbejtować. I chłop jeszcze niestety chyba nie wie, co go tutaj czeka. Co za rzeź go czeka. Dobra, tutaj ziomek chce ze mną iść na żylety. Ja sobie jem koksa, żeby nie zginąć właśnie z tymi temami chwanga. Ale typek chce iść tutaj ze mną na ostrą bijatykę. No i pięknie mam go w kobłebach. Dobra, jeszcze raz go mam w kobłebach, super. Super, 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 bo ziomek wtedy nie może po prostu krytować. Dobra, on mnie też wdupił do kobłebu. Ale ten typek też ma OP itemy, bo zobaczcie to. Musi mieć chyba też chwanga, no. Dziomek też musi mieć tutaj itemy chwanga, ewidentnie. Bo jeśli, kurde, ja mu tutaj taki damage przydaję, a ja mu nadal nie padł totem, albo po prostu mu źle hity sprzedaje, też taka jest opcja. Też taka jest opcja, że mu po prostu źle hity sprzedaje i przez to ziomek, że tak powiem, tutaj nie ginie. Ale pułapka działa, bo ludzie się bejtują i chyba widzę, muszę ją częściej wykorzystywać. Ale patrzcie, dobra, dobra, ucieka. Ucieka typ, dobra, nie, gonimy go. Gdzie on jest? Aj, uciekł, uciekł, dobra. No niestety kolega tutaj uciekł, ewidentnie. Ale nie dziwię mu się. Dobra, chociaż nie, on dalej chce się tutaj bić. Okej, okay. Kolega dalej chce się tutaj bić, on ma w ogóle duży ranking, więc też pewnie dlatego uciekł, bo nie chciałby stracić rankingu. No dobra, kampimy dalej, bo ten typeczek uciekł. W ogóle zaczęli się klepać ze sobą, więc zajebista sprawa, tylko obydwoje uciekli, nie? Było dwóch typa i obydwoje stąd spalili wrotki, że tak powiem, kurde. Biją się między sobą i palą wrotki po chwili od siebie, jak ja tutaj wjeżdżam. Dobra, jest ziomek, ej, on to temu nie ma, typek to temu nie ma, czy mi się tylko wydaje. No ta, typeczek nie ma to temu, widzowie, on chyba nie ma w ogóle itemów. O nie, to jest jakiś ziomek, tutaj jakiś, że tak powiem, biedny gracz. Kurde, szkoda mi go killać, ale dostanie zajebisty prezent, ziomek. Nie, typeczek dostanie zajebisty prezent, zobaczcie, jaki on miał tutaj zwykłe butki i tak dalej. Więc zaraz, zaraz mu po prostu damy zajebisty, naprawdę zajebisty prezent, aby uciekł od tego typa. On miał nick bananowy koksik, no, damy mu jakiś mega fajny prezent. Dobra, widzowie, generalnie tego bananowego koksika niestety nie ma na serwerze, wyszedł ziomek. No kurde, jest mi mega przykro, bo to już druga osoba, która po prostu od razu po dedzie wyszła. Więc bananowy koksik, słuchaj, jeśli będziesz oglądasz ten odcinek, to napisz do mnie na live. Ja ci dam jakiś prezent, dam ci lepsze itemy niż miałeś tutaj, bo miałeś runiczne buty. A te jego itemy rzucimy po prostu jakiemuś ziomeczkowi, na przykład temu. O, trzymaj, byczku, tobie się to przyda. Na pewno ci się to przyda, masz skrzydełka. No bo nie ma tego bananowego koksika. Więc ziomek, jak to oglądasz, napisz mi, a ja ci dam po prostu coś fajnego. Generalnie gdybym ja go nie killnął, to i tak by go ktoś killnął, bo ten ziomek nie miał dobrych itemów, więc był tak naprawdę na parę hitów. Więc lepiej, że ja go killnąłem i dostanie ode mnie jeszcze prezent dodatkowo, jak do mnie napisze. Widzowie, chciałem zrobić takie małe podsumowanie tego odcinka i się z wami pożegnać, więc kto dotarł do końca, napiszcie w komentarzu hashtag koniec, a będziecie mieli większe szanse na wygranie rangi King. Ponadto doszedłem do wniosku, że ranga Strange 2 nie miałaby sensu na box PvP, no bo tak jak widzicie, goście tak naprawdę giną na parę hitów i nie ma tutaj większego sensu w klepie, więc Strange 1 jest wystarczający. Ogólnie wiele słyszałem głosów, że po prostu ludzie chcieli, żeby wprowadzić Strange'a 2, ale jak widzicie, chyba nie warto, żeby tutaj administracja serwera wprowadzała tego Strange'a 2, no bo jest on zbyt OP w połączeniu z tymi setami Hwanga.
no to tak naprawdę ja jestem niezniszczalny i mogę robić co chcę, więc no. Pamiętajcie, zapraszam na codzienne poranne live'y, wbijajcie, no i tyle. Trzymajcie się, miłego dnia i pa pa!